Dzisiaj nie będziemy ćwiczyć rysunkowania architektury, ale poćwiczymy rysunek z natury. Pokażę Wam, jak bardzo prosto narysować księżyc, który będzie wyglądał jak ten na niebie. Obiecuję, efekt będzie powalający. Do dzieła! Jak zwykle posłużymy się moim ulubionym programem, profesjonalnym programem do grafiki, który pomaga Wam ogarnąć, Procreate. Nowy plik w rozmiarze ekranu. Będziemy używać tylko trzech kolorów. Czarny, szary, biały. Koloruję, przyciągając kółeczko na środek. OK. W prawym górnym rogu dodajemy nową warstwę i zamieniamy kolor na biały. Teraz, moi drodzy, z pędzli kaligraficznych wybieram pojedynczą linię i rysuję koło. Super trik. O, dotykając palcem ekranu drugiej ręki, koło nam się wyrówna, będzie równiutkie. Koloruję je i teraz je powielę. Zwróćcie uwagę na to, że blokuje kanał alfa, żeby nic nam nie wychodziło poza linię. I teraz, wybierając szary kolor, posłużę się takim tutaj skrócikiem. Z kategorii przemysłowe wybieramy rdze i tym rdzawym pędzlem zrobimy na naszym księżycu strukturę. Dzięki temu będzie wyglądał bardzo realistycznie. O! Nie za mocno, troszeczkę nierówno. Super. Natomiast druga nasza warstwa księżycowa, która nie jest zablokowana, pamiętajcie, musimy ją rozmyć. O, rozmywamy ją. Ona musi być pod spodem, przenosimy sobie. I jak widać, możemy nawet jeszcze bardziej ją rozmyć. Ona nam zrobi taką poświatę wokół naszego księżyca. I cóż, księżyc już jest. Można by tu dodać jeszcze kilka gwiazdek. Użyjemy pióra świetlnego. To taki jeden z śmieszniejszych pędzelków. Wystarczy, że porobimy jakieś tutaj te kropeczki w różnej wielkości. I cóż, nasz kosmos już gotowy, a księżyc świeci na naszym ekranie. Całkiem mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba rysowanie księżyca w 2 minuty. Spróbujcie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!